Jak byłam mała, bawiliśmy się w chowanego. Krzysiek był najstarszy ze wszystkich. Co ty ze mną zrobiłeś? Co ty myślałeś, że tymi piórkami, chastkami, to co? Buzię mi zamkniesz? Wieloryb. Smerf. Miłość. Zdrada. Smerf był lepszy. Ach tak! Jestem panną do dzieci. Ach tak! Pracuję tylko u tych państwa. Podobają ci się? To zapamiętaj to, bo nigdy więcej ich nie dotkniesz. Zawsze znajdował mnie pierwszym. Wyciągał mnie. Sadzał na zimnym blacie kredensu. Szczerzył do mnie te białe zęby. Halo. A po co do mnie dzwonisz? Znaczy, mówiłam ci, żebyś do mnie nie dzwonił, tak? Nie mam ochoty z tobą rozmawiać. Nie! Nie, a poza tym mam próbę za chwilę. Co trąbisz, kurwa barań? Co trąbisz? Wsuwał mi rękę pod spódnicę, a ja czułam się jak... jakby ktoś mnie odciął od własnego ciała, nie mogłam się ruszyć. On ma teraz dzieci. Nigdy ich nie widziałam. Boję się, że spojrzę w ich oczy i zobaczę w nich, jak się bawią w chowanego. Dzień dobry, panie dyrektorze. Agnieszka Baranowska z tej strony. Ja dzwonię w sprawie tego spektaklu, w którym gram. Z takim małym zapytaniem, czy ten monolog, który pan dla mnie napisał, czy on nie mógłby być, wie pan, tak... ciuteńkę dłuższy, nie? On jest bardzo śmieszny, bardzo mi się podoba, ale powie pan, bo on teraz jest taki na szmerek, tak klapu klapu, a jakby był taki ciut dłuższy,